Nie tracicie czasu na szukanie tego, co obejrzeć. My robimy to za was. Jacek. Tycjana. Słuchajcie i oglądajcie plot Cześć! List. Cześć. Nie umiemy się sami zapowiedzieć, ale za to umiemy świetnie zapowiadać naszych gości. walczył. nie trzeba zapowiadać tak naprawdę. Cześć, zawsze, zawsze chciałem to sobie usłyszeć. Cześć. Dość niespodziewanie rozpoczęliście, muszę przyznać. <grym> eee, tak słuchaj, zawsze. zaskakujemy tak samo jak bohaterów filmu Twisters zaskakują nada, bo właśnie na tym filmie byliśmy e, w trójkę w kinie. Po wyjściu przyszedł od razu alert RCB. Tak, tak, Dokładnie, tak. tak. E, co, co było znaczące, e, nie tylko dlatego, że... E, jeśli chodzi o, o zmiany klimatyczne, to, to ten film jest takim, takim filmem, który bardzo dobrze rezonuje w ogóle z tym tematem, o czym pewnie będziemy rozmawiać. Ale też dlatego, że po prostu chyba jest jakaś taka atawistyczna część naszej natury, która, która po prostu lubi, jak rzeczy się rozwalają na ekranie i jak wszystkie wytwory naszej cywilizacji po prostu obracają się w pył. I to jest film, który zaspokaja dwa te. Pragnienia. Ja tylko dodam, że ten alert RCB to nie był il time marketing, naprawdę ma dzisiaj padać, ale słuchajcie, jak wam się w ogóle ten film podobał? Tak zupełnie szczerze na świeżo po wyjściu z sali, bo ja się bawiłem świetnie i zastanowiłem się potem, czy jednak mimo wszystko powiedzenie bawiłem się świetnie na filmie <grym> no, no, o no. klęskach żywiołowych jest moralnie właściwe. Myślę, że się bawiłem tak, tak samo dobrze, jak bohaterowie tego filmu, którzy ścigają te tornada i którzy, u, którzy ujeżdżają te tornada. Tam to ujeżdżanie pada kilkukrotnie, że ujeżdżasz swój lęk, tak? nie konfrontujesz mm -hmm. się z nim, kogo ujeżdżasz, właśnie jak tę e, trąbę powietrzną. E, więc no, wydaje mi się, że to jest do, dobry blockbuster, e, dobre otworzenie sezonu blockbusterowego. E, i, no i taki film, e, drogi film, który po prostu chciałem zobaczyć, bo wydaje mi się, że mieliśmy w ostatnich latach jakąś taką nadprodukcję rzeczy, które po prostu zaczęły zjadać swój, swój ogon. Mówię tu o dużym uniwersum komiksowym, o którym wszyscy, wszyscy pewnie wiemy. I, I cieszę się, że tego rodzaju filmy trafiają do naszych kin, i że, i, że, że jest jakaś taka rozrywka, która cofa nas trochę w czasie, właśnie do, do lat 90., kiedy wszystko mhm. było prostsze, i kiedy też w prostszej rozrywce i w prostszych środkach szukaliśmy tych wrażeń, tych podjarek kinowych. Ja jestem w ogóle świeżutko po, po wtórce seansu, ale już przyznam szczerze, że widziałam Twister OG wersję z 96 roku bardzo dawno temu i stwierdziłam, że sobie odświeżę, więc miałam taki podwójny Twister w przeciągu dwóch dni i muszę przyznać szczerze, że nie wiem, która wersja Fajniejsza, bo ta dzisiejsza ta świeżynka naprawdę. Tam to no, się broni w ogóle, to jest niesamowite, że się broni się technicznie. Wygląda cały czas świetnie. Mówi o, oczywiście, mówimy oczywiście o pierwszym, o twisterze, czy, czyli pierwszej części. Pamiętam, że jak wchodziła do kin to były takie, cały marketing był oparty na takich hasłach. Tam wywiejecie przez ekran. Nie? Tak, było I tutaj coś zaskakująca takiego, koda. Mamy scenę w Kinie w nowym filmie, która, która jakoś fajnie zamyka ten, ten taki marketingowy pomost. No i kurczę, no, jest, jest to dobry kino. Ja się, Michał, na siebie spojrzałem, Podczas tej sceny w kinie, bo tam pada takie zdanie. Kino ma słabe fundamenty, nie przetrwa. Chodziło <laughs> oczywiście o to, że trąba powietrzna nie zwieje budynku kinowego w jakiejś małej miejscowości w Oklahomie. No ale tak sobie od razu wiesz, metaforycznie pomyślałem, że no mam hmm. nadzieję, że to nie jest jakiś zły prognostyk wobec tego, jak będzie wyglądać kino w najbliższych latach. Hmm. Ale jeśli będzie wyglądać to tak jak film Twister, to przynajmniej o jest y jestem spokojny. To jest oczywiście taka ironiczno paradoksalna scena, no bo jeśli kino ma przetrwać, to dzięki takim filmom hmm. i dzięki pewnie doświadczeniom kinowym, na które będziemy chodzić, mówiło się to o top, top gun parę lat. Temu. Być może, mam nadzieję, będzie się mówić to o, o Twisters. I to jest chyba ten taki złoty środek, jeśli chodzi o doświadczenie kinowe, czyli rzeczy, po które w ogóle wracamy do kina i do tej świątyni, jako pewnej, nie wiem, poszukiwaniu jakiejś komunii wrażliwości, no przeżywania też tego społecznie, bo to jest taki film, na który warto wziąć popcorn, tak, warto wziąć kole mhm. i po prostu dobrze się bawić, a z drugiej strony, no, są tam takie rzeczy, które, które pewnie dadzą nam do myślenia w, w takiej nie innej sytuacji klimatycznej też. Ale słuchajcie, bo tutaj też od razu fajnie, że Michał poruszyłeś ten wątek Top Gun i fajnie, że Tecjana poruszyłaś wątek oryginalnego Twistera teraz z lat 90. bo tutaj to nie jest film, który gdzieś tam bazuje na naszej nostalgii, nie? Nie ma czegoś takiego, my nawet zastanawialiśmy się po wyjściu z kina, że czy pojawi się, że nie pojawiła się Helen Hunt, że nie pojawi tak. się nic z oryginalnej obsady, no bo wiadomo, że Bill Paxton już nie może się pojawić, aktor nie żyje od siedmiu lat, ale Helen Hunt no też się spodziewałem, że będzie jakieś kamio. Ja w ogóle, jeśli chodzi o nostalgię, wiecie co mi się najbardziej w tym Twister spodobało? To, że mm, bardzo ładnie zostało zagrane to takie przejście z bycia jednak gówniarzem latającym za burzami, to a propos głównej bohaterki okay. granej przez Daisy Edgar Jones, która parę lat później już stała się tą panią w garsonce, która chodzi regularnie codziennie do biura i no, gdzieś tam obok ma inną panią, która opowiada dzieciom o tornadach. Jest generalnie panią z korpo, takiego korpo tornadowego, można powiedzieć, a z drugiej strony mamy gdzieś tam tą emanację witalności w postaci Tylera, głównego mm -hmm. bohatera, który jest takim, jak Taylor Swift była Miss Americaną, to nie jest takim <laughs> Mr. Amerykanem, naprawdę. Glenn Powell tutaj e, dowiózł pod tym względem. Mocno wjechał. Mocno wjechał koł, do, 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 do I gdzieś tam wojsku. właśnie mi się chyba ten twister spodobał pod tym względem, że. Mm, że, że no czasem jednak ciągnie nas do tego, mm. żeby, żeby jeszcze chociaż na chwilę być gówniarzem i zrobić coś głupiego, nawet jeśli tym czymś głupim jest wjechanie mm. samochodem w samym środek. Wi Wiatr we włosach, dosłownie. Ta, dosłownie. E, no to jest, ona to jest taka postać zszyta z dwóch, z dwóch takich figur dość popularnych w popkulturze. Pierwsza to jest taka figura e, takiego sygnalisty, który ostrzega przed wszystkim. Zwykle w latach 90. Jeff Goldblum grał takie postaci, nie? W Dniu Niepodległości, mm. w Parku Jurajskim, e, tak jakby dość świadomej osoby z tej naukowej strony, która której nikt nie słucha i potem tak jak mierzy się z konsekwencjami swojej ignorancji, nie? A druga o, część... Oj, to i ostatnio przecież jak ostrzegał e, świat no tak, przed tak. wiadomo czym. A druga część tej, tej osobowości, tej, tej, tej postaci to jest oczywiście ta taka przetrącona twardzielka, która przeżyła jakąś traumatyczną sytuację, no i teraz musi pokonać swój lęki, wrócić i znowu zmierzyć się z tym, co, co do, doprowadziło ją tak jakby w to miejsce. I to są proste środki, to jest tak jakby prosto zbudowana postać, ale działa. No Z drugiej strony Glenn Powell, który jest po prostu Glenn, Glennem Powellem na obecnym etapie, po zaledwie paru rolach, tak. e, po prostu tam emanuje charyzmą, ta charyzma się po prostu przebija z tego ekranu, więc też jest kowbojem jest youtuberem, czy on w zasadzie nie jest w tym, w, w tym filmie, no i oczywiście musi odsłonić tą swoją wrażliwą stronę. Właśnie nie tylko kowbojem, ale jest też naukowcem kowbojem. Tak, tak, tak. No, ale on też jest macie, też mądry. Macie w ogóle jest... takie przeświadczenie, że Glenn Powell zawsze lubi sobie leciutko przytulować samego siebie i ten taką figurę Pięknego mężczyzny z naprzeciwka ucieleśnienie po prostu takiego adonisa amerykańskiego, bo tam, wiecie, z jednej strony śnieżno-biały uśmiech, ale zawsze jest ten kapelusz gdzieś tam z tyłu, flaga amerykańska łopocze. W ogóle to jest film, który ma bardzo dużo składników amerykańskiej mitologii w, w sobie. Hmm. No myślę, że tak, że, że to jest właśnie to najbardziej zastanawiające w kontekście tego aktora jest to, jak szybko tak jakby on doszedł do grania tego rodzaju postaci, nie? które są jakąś też ironiczne. Tak, ja mam wrażenie, że w ogóle pół roku się wszystko wokół <laughs> niego wydarzyło jak tornado wszedł. Tak, pół w... roku i mamy nowego Karego Granta, a mamy tak. pewnie tych nazwisk, może. Ja tu miałam kilka trochę w... taki, że wymienić. Ryan Gosling 2.0. Tak. Tylko w... bardziej jednak z takim imperatywem działania. Nie mniej patrzący mm -hmm. na rzeczy, a bardziej, a bardziej jednak działający. w ruchu ciągłym. No to też jest, po pierwsze, jest utożsamiane trochę z Ameryką, trochę z męskością i tak dalej, więc to wszystko się jakoś tak fajnie kumuluje w tych jego rolach. No i pewnie w nim też jako, jako aktorze po prostu. Ja w ogóle, jak przeczytałam opis filmu, że on wjeżdża w rolę youtubera, to miałam takie. To może wyjść źle ale bardzo fajnie to było pokazane, tak prawdziwe. bo jednak jest to dobra, takie dobre przeniesienie tych, tych oryginalnych postaci na nasze czasy, bardzo adekwatnie pokazane, jak sobie żyjemy, nie wiem, czy jeździcie na festiwale, tam jednak gdzieś tam ci youtuberzy, te postacie z internetu się pojawiają i dokładnie serio wygląda to tak. To jest bardzo ciekawe, bo ta sfera YouTube'a totalnie istnieje, okej, okay, tu skala jest inna, ale na przykład ja uwielbiam oglądać przed zaśnieniem często ludzi, którzy Przyznam się do tego, czyszczą końskie kopyta. Znaczy, to jest profe profesjonalna robota. Robią pedicure koniom. I jest cała taka prowincjonalna, amerykańska, midwestowa sfera na YouTubie, która ma jakieś miliony po prostu subów. I. To, co widzimy w tym filmie, też jakoś pisuje tę sferę. Oczywiście to są tornada, więc mhm. to jest trochę inna skala, natomiast to jest cały czas ten świat, który jest dość fajnym takim, no, fajnym portretem tak naprawdę i tej społeczności, i, i trochę jakichś tych takich relacji medialnych w, w obrębie tego, czego się w ogóle na przykład po tym filmie nie, nie spodziewałem. No, Oprócz tego jest ten wiatr we włosach, który też charakteryzuje wszystkich tych ludzi. Tam jest też Sasha Lane, która gra tylko w takich filmach, Jak? gdzie ma wiatr we włosach w zasadzie, jakiś jakichś bitnikach albo ludziach, którzy mhm. uciekają, albo ludziach, którzy gonią tornada. Więc też obsadowo fajnie się to po prostu. Ona się w ogóle nie zmieniła od czasów American Honey. Mam wrażenie, że to był ten sam czas, graty W ogóle tak jako smaczek mam tutaj, mam wrażenie, że to też nie był przypadkowy zabieg, że tak jak w pierwszej wersji z 96 roku na drugim planie masa znakomitych aktorów i tutaj ten sam zabieg został wykonany, że masa, masa takich aktorów, że siedzimy gdzieś widziałem, gdzieś widziałem tutaj w tym filmie, w tym serialu, z tego kojarzę. Więc bardzo. Maurat Tirney tam jest w matki, która też bardzo, bardzo fajna, ale też y, nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o Daisy Edgar Jones fajna no ja myślę że to jest taka nowa it girl filmowa tak właśnie powiedziałem fajna i teraz chciałem dodać, co jest fajne w niej. po ja fajne, co nie jest fajne. Po, po normalnych ludziach gdzieś tam miałem wątpliwości, czy mimo wszystko ona jednak się przebije do Hollywood, czy pozostanie na, na rynku brytyjskim e, uznaną aktorką. Ona mi w ogóle też bardzo do góry teatralnych pasuje, hmm. ale ja tutaj od pierwszych scen z nią byłem kupiony, zwłaszcza tych, kiedy właśnie była tą, tą gówniarą, która ma wiatr we włosach i, i goni burzę. I naprawdę bardzo ciekawy debiut w kinie masowym. Znaczy ona jest trochę waniliowa, taka, jak to mówił za bardzo dla mnie. E, czy, mm -hmm. czy mógłbyś zdefiniować <laughs> Waniliowość? Tak. No taka właśnie Delikatna. defaultowo waniliowa. E... Bez charakteru? Nie bez charakteru, nie? Ale w tej roli to działa w ogóle, nie? No bo ona ma być trochę kontrastować z, tym, z tą ekipą jednak dzikusów, więc, więc to jest ciekawe. Natomiast e... i tak jest też zbudowana ta postać. E... Nie. Natomiast to, to, to tak jakby można też obrócić w drugą stronę, nie? Że, że ona mimo wszystko jak na standardy gatunku gra tę rolę dość subtelnie i to też, jest, mm -hmm. to też jest bardzo ciekawe. No tak jakby też czekam na inne, różne pomysły e, na nią. Nie, nie wiem, może tak, bo ostatnio się bardzo, bardzo dużo napatrzyłem na, na, na takie aktorki i aktorów, którzy grają tę samą rolę bardzo długo. Na przykład Mia Gott, który nie wyobrażam sobie w roli e, normalnej. Albo Glenn Powell. No, Albo Glenn Powell, nie wiem, więc Daisy Edgar Jones trochę wpada w, w, w tę przegródkę, natomiast na cały czas chemia jest też fajna między innymi. Tak, nimi, super, właśnie mhm. chciałam o to. Zahaczyć, że fantastycznie się, się zgrali i, i fajna energia między nimi się na planie wytworzyła. No i trochę tworzą ten film. Mam wrażenie, że główna. Taka rzecz, która przy, będzie przyciągać ludzi do tego filmu, to jest właśnie ta relacja między. Plus, głównymi bohaterami. No, jest to film o seksie. <noise> I te bez trąby seksu. powietrzne, <noise> bez seksu, i te trąby powietrzne są tego metaforą trochę i ten język, którego oni używają do opisu ich i te wszystkie procesy atmosferyczne, które się tam dzieją, no to są, to są jakieś takie zwierciadło tych procesów chemicznych, które dzieją się w, w organizmie przy, przy zakochaniu, przy pożądaniu, to jest bardzo podkreślane w tym filmie, ale jest też subtelne. Jest tak, tak fajnie utrzymane, że. O że możemy się po tak. Możemy się uśmiechnąć, wiemy, o co chodzi, ale tak naprawdę tak, no cały ja, czas jesteśmy w, w innym gatunku, i, i w tych rejonach jednak kina katastroficzne. Ja bardzo lubię, kiedy oglądam filmy i bohaterowie się przerzucają takimi skrótami albo zwrotami, <coughs> że wiadomo, że nikt nie ma pojęcia o co chodzi, ale udajemy, że wszystko wiemy, bo prawda, przecież wszyscy jesteśmy specami <coughs> od meteorologii tutaj. Może nie tylko będziemy? To też jest. Wiesz, Oj, to... nie chciałbym tego, i może też właśnie to jest dobry moment, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, dlaczego Hollywood po 28 latach wróciło tak naprawdę do, do tego samego Tornado, które nie jest tym samym Tornado. Nadem, tak jak już przed chwilą Wam mówiliśmy, ale w dalszym ciągu eksploatuje podobny punkt wyjścia. No i co, chyba zgodzimy się co do tego, że, że to, że coraz częściej dostajemy alerty ECB na nasze telefony, to o czymś świadczy. Pierwszy w ogóle film katastroficzny w dziejach to jest rok 1905. To jest po prostu film o pożarze domu jakiś taki 5-minutowy. I to jest chyba ta taka kinowa nóżka, nie? że zawsze lubimy patrzeć na właśnie sypiące się rzeczy, na te efekty cząsteczkowe, że tak powiem, na, 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 na konfrontację człowieka i, i tego, jak co wyjdzie tak jakby z naszej natury w konfrontacji z żywiołem. I to jest jedna nóżka, druga nóżka to jest jednak to, to reagowanie na, na zmiany klimatyczne i na to, co się dzieje dookoła i, i jednak jakieś lustro na gościńcu. No i pewnie mieliśmy takie trzy fale, nie? Właśnie lata 70., czyli te wszystkie płonące wieżowce, tragedie mm -hmm. Poseidona i tak dalej. Potem lata 90., gdzie... Wszystko chodziło parami, czyli Armagedon, Dzień Zagłady, Wulkan i Góra Dantego. Nie wiem, czy teraz do tego wracamy. No, na pewno Twisters jest takim, jest takim filmem, który nawiązuje do tej tradycji. Pewnie, żeby powiedzieć, że wracamy, przydałoby się troszkę więcej takich filmów. Natomiast no, na pewno jest to jakieś, jakieś lustro tego, że. że no, że po prostu no, są czasy kryzysu klimatycznego i, i ostatnio w Polsce mieliśmy trąbę powietrzną. No dokładnie. Nie, więc. Chyba się też po prostu dobrze ogląda rzeczy, które gdzieś tam jednak są w naszym zasięgu, że wiemy, że faktycznie się to może wydarzyć i, i inaczej się wtedy reaguje na film. By the way, po premierze w 96 roku tak wzrosło zainteresowanie meteorologią. Ciekawe, co teraz będzie? Czy, czy, czy też zaczniemy to jest, się. To jest takie, to, 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 co mówisz, to jest w ogóle taki bardzo szlache szlachetny kierunek, że tutaj w tym filmie jest taka scena, w której ktoś mówi głównej bohater że on studiował meteorologię i to jest przynajmniej tak, jakby ktoś powiedział, on jest najlepszym przemytnikiem w galaktyce. Nie? Że mm -hmm. ma też tą... To jest super, nie? Wydaje mi się, że takie kino, które, które generalnie uczy takiej postawy, nie? Czy, czy tak jakby próbuje taką postawę zamienić w coś atrakcyjnego filmowo i atrakcyjnego gatunkowo, to jest jednak rzadkość i to jest ciekawe w tych czasach, w których raczej się odwracamy od nauki, e, raczej jest dużo jakichś. Takich e, dziwnych prądów, e, źle, źle pojętego zdrowego rozsądku i dyskutowania z nauką. E, I to jest taki film, który bardzo, w bardzo lekkiej i przystępnej formie próbuje to odwrócić trochę. Nie? Tutaj jest ta publicystyka nienachalna, bo mamy e, antynomię nauka kontra YouTube, ale to mhm. nie jest jakoś tam hamsko dane nam, wiecie, łopatą w twarz. Ale też mamy, przecież oczywiście, że musiało w XXI wieku w kinie katastroficznym być postać chciwego dewelopera. <laughs> no tak. E, tak, który gdzieś tam pragnie zbić developera. majątek tak, na ludziach poszkodowanych przez, przez trąbę powietrzną. No właśnie mi się podobało to, że tutaj nie ma tej publicystyki takiej naprawdę że to nie ma czegoś podkreślonego czerwonym pisakiem. Na zasadzie. Tak, Patrzcie, nic jeśli nie, nie będziecie, złe. prawda, tak, mhm. jeśli będziecie pić napoje z butelki plastikowej, to będzie trąba powietrza i tak dalej. Każdy nie, jakby ma tutaj... trochę rację z każdej mhm. strony, że mhm. można się postawić i z tej, i z tej i z tej strony. No jednak jest jakiś akcent położony na, na, na tą. Na, na to, co się dzieje, jak upadnie już kurz, nie? czyli na tą ciszę poburzy z kolei, gdzie, gdzie bohaterowie pomagają tym, tym mieszkańcom tych miasteczek i tak dalej. Oczywiście są takie, takie sceny, trochę musimy im pomóc, potem jest cięcie i widzimy, jak ktoś od, oddaje jakiejś kobiecie obraz, który wypadł. i To koniec, więcej nie możemy zrobić. Czuję się trochę jakby Frank Grabin to powiedział. Ja tak ale samo ale jest, tego, jest tego trochę i wydaje mi się, że, że to jest takie fajne spojrzenie akcentu właśnie na ten. Na ten element w ogóle. Mm -hmm. W kinie katastroficznym też się raczej tych, tych skutków tak, e, że się nie zostawia. widzi za dużo albo po prostu nie jest to na tyle atrakcyjne, mm -hmm. żeby się nad tym pochylać. A tak, e? tak jak właśnie wskazywałem się to, co mówisz Civil War, gdzie gdzieś tam jednak opuszczamy wszystko, mm -hmm. co się dzieje i pędzimy do przodu po to, co nas interesuje, a tu był jednak to, ten moment zatrzymania się i no tak, że właśnie no, musimy tam, im pomóc. Tam jednak żarłoczne media, nie no, <laughs> tam tak, tam były oczywiście. żarłoczne media. Nie, mo nie mogę się zatrzymać i pomóc. No tutaj też były żarłoczne media i bardzo ciekawe też jest to, że. Że żałoczne media musiał oczywiście taki jajogłowy brytol reprezentować, który, brytol. Prawda, no wiadomo, że to jest taka postać, która no, została tak dla wątków mediowego dopisana. Etycznie, tak jakby etycznie po dobrej stronie. Nie? No, no tak. Jednak ostatecznie zależy mu nie tylko na temacie jak najatrakcyjniejszym, ale też tak jakby na sercu tej historii, którą jest oczywiście Nasza ta, główna, którym bohaterka. Jest główna bohaterka. Jego pogotarz wcieleniowy też, on dosłownie wszedł, no tak, prawda, wszedł. w serce. Ten Ben chyba tak miał tak, na Tak, jego, 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 jego postać dla mnie była taką postacią za, zaczerpniętą z postaci kina lat 90., hmm. że był taki trochę przerysowany, jego krzyki były takie szalone i wszystko było tłumaczone, Mówiła, ten jego wą... switch. Hmm. Zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że w latach 90. mógłby go Benichil zagrać. E, <laughs> natomiast a czy wyczyliście taki w lat 90. w tym filmie w warstwie formalnej? No bo jednak, zwłaszcza pierwsza część Twisters, to było trochę nie dzisiejsze jednak opowiadanie i, i ja się, ja jak ryba w wodzie, nie? Zupełnie. No myślę, że to jest kwestia jakiejś takiej tęsknoty za, za pewną analogowością tej formy, nie? No bo to jest taka rzecz, której znowu Top Gun, tak? Mad Max co jakiś czas wraca ta opowieść o tym, że, że zaczynamy szukać tego autentyzmu w kinie, utożsamianego często po prostu z analogowymi efektami specjalnymi, tak, z jakby z wykorzystywaniem komputerów w taki sposób, żeby były niezauważalne raczej i tak dalej, i tak dalej. Nawet przy kreowaniu jakichś, czy klęsk żywiołowych, czy fantastycznych światów. No, Wydaje mi się, że to jest taki film, który, który na pewno spełnia to pragnienie. Z prostej przyczyny, że naprawdę trudno jest momentami powiedzieć, co było zrobione praktycznie, tak? co, co było zrobione, e, gdzie, gdzie była wykorzystana pomoc CGI i tak dalej. Wydaje mi się, że też w tym filmie jest bardzo fajna jest perspektywa, że, że, że cały czas jesteśmy jednak na Ziemi, że mnóstwo jest jakiejś takiej quasi reporterskiej perspektywy. Trochę podobnie Godzilla z Greta Edwardsa e, bazowała, nie? że widzieliśmy dużo rzeczy w odbiciach lusterek na przykład, czy gdzieś za węgla, mm -hmm. z za rogu i tu te trąby powietrzne trochę tak e, działają. Mm -hmm. No oprócz tego fajne jest to, i to też było w oryginalnym twisterze, że trochę są jak tacy slasherowi killerzy, nie? że właśnie nagle są z tyłu, nie? chociaż były z przodu, albo potrafią się e, przyczaić. Oczywiście ta. To takie jakby uczłowieczanie w cudzysłowie ich nie idzie zbyt daleko, natomiast idzie na tyle, żebyśmy żebyśmy traktowali to trochę jako realne zagrożenie, które działa trochę na takich metafizycznych prawach. Zresztą tam jest taka cała fajna tyrada, że rozumiemy trąby powietrzne, ale nie za bardzo, bo nie wiemy do końca e, jak działają, i, i na tej dychotomii buduje się trochę strach. Masz. A słuchaj, Michał, w ogóle, dlaczego w latach 90. to kino katastroficzne było tak popularne? Bo ja mam e, taką uknutą tutaj na potrzeby tej rozmowy definicję, że. Ogólnie były pieniądze w Hollywood do wydania i bardzo chciano pokazać które studio potrafi zrobić lepsze efekty specjalne, natomiast nie było też takiego bardzo wyraźnego trendu w kinie i, i, i absolutnie wtedy nie potrzebowaliśmy publicystyki w blockbusterach, no to prawda, na no, co wydać pieniądze CGI? Oczywiście, że na jakąś efektowną mm. rozwałkę, no, stąd Park Jurajski, stąd Titanic, czyli dwa największe przeboje kasowe mm. amerykańskich kin lat dziewięćdziesiątych. Ciekawe, że te filmy, mm -hmm. które przywołałeś, te, które szły parami, czyli Wulkan mm -hmm. i Góra Dantego, to było 9.7 i Dzień Zagłady i Armageddon 98, no to okej, okay, poza Armagedonem, które faktycznie był mega hiciorem, to, to były hity, ale takie wiesz, takie, że z, z, zwróciło się, ale liczyliśmy na coś większego. To jest ciekawe, bo trzeba też pamiętać, że te filmy katastroficzne, które się pojawiały w latach 70 zdobywały nagrody. To, znaczy, to były filmy, które wygrywały Oscary i to czasem no na przykład e, Płonący Wieżowiec bodajże wygrał Oscara za montaż w roku, kiedy była rozmowa nominowana. Nie? Czyli Więc To był taki jasny sygnał, że to jest też taka konwencja, która, która jest nie tylko e, komercyjnie nie jest nie tylko opłacalna, ale też artystycznie może być spełniona. I wydaje mi się, że ten powrót do tego w, no w czasach takiej największej mizerii hollywoodzkiej, no bo lata 90. były najgorsze dla wysokobudżetowego wysoko Hollywood w całym chyba stuleciu. I powrót do tego. Oj. Tak mi się wydaje, nie? że to były czasy jednak Batmana i Rubina jako symbolu pewnej, końca pewnej epoki i tak dalej. Nie? Blok, mówię o blockbusterach tylko. I wydaje mi się, że powrót do tych filmów był. Oj, będzie wojna. <laughs> Był próbą nie będzie, nie będzie wojny. <laughs> Był próbą smoknięcie grozy. Się tak, <laughs> tak? Przypomnę Ci, że kiedyś się tak pokłóciliśmy o film, że prawie doszło do rękoczynów. Tak, chcieliśmy uderzyć za infiltrację. <laughs> tak. Uuu. Więc jesteśmy do tego to zdolni. Ale kolejny odcinek. Ale mam, mam nadzieję, że tym razem do tego to nie dojdzie. Nie w dojdzie. Serio, no by, Była nie ta, ta. potrzeba odwrócenia trochę tego i stąd te filmy. No, zresztą Titanic 11 oscarów, e, ol, olbrzymi hit. E, nie wiem co wcześniej Park Parkiurajski. Parkiurajski, Parkiurajski, który no, pewnie się jakoś łapie do tej przegródki. Mhm. Chciałem ja tylko nadmienić Państwu, że Twistek też był nominowany oryginalny do Oscarów. No, no tak, chyba, tak, tak. A za efekty dostał, specjalny efekty. dostał, dostał tak, chyba tak. dwa nawet. No i Parkurajski też był przecież przestrogą, nie? To było przeciwko e, e, klonowanie. Tak, tak ingerowanie Raczej, w naturę. Tak, i... Bardziej uniwersalna opowieść, no ale jednak, nie? Więc na pewno to był taki czas e, e, rozkwitu tego kina i nie wiem do jakiego stopnia to, to odwróciło ten wiatr. No pewnie, pewnie trochę tak, no bo i Twister był hitem, i, i Titanic był hitem. I na pewno to były dobre lata w ogóle do tego. Dla to jest chyba też po prostu taki gatunek, który się świetnie ogląda, bo mamy efekty specjalne, na które zawsze lubiliśmy sobie patrzeć, i zawsze jakieś nowinki. Teraz nawet z sentymentem ogląda się te mm -hmm. stare filmy i te latające krowy w, w tym tornadzie Lowyd. I do tego taka prosta, niezaskomplikowana historia. I no, wydaje mi się, że to jest po prostu coś, co sprawia, że fantastycznie nam się w tym kinie czy przed telewizorem mhm. spędza czas. Plus, no to jest chyba też, mówisz o tej czystości trochę gdzieś między słowami. Wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z takim filmami jak Speed, nie? że w momencie, kiedy na przykład coś super abstrakcyjnego, jak prędkość z czarnym charakterem. Są dwa takie filmy: jest Speed i Niepowstrzymany tenego skota, gdzie. Gdzie czarnym charakterem jest prędkość, czy właśnie klęska żywiołowa, czy żywioł w ogóle, to chyba daje szersze pole do zbudowania w ogóle fajnych ludzkich też postaci. Jeśli mamy dużego potwora, na przykład, czy inwazję kosmitów, jest jednak trudniej, natomiast. Cały czas jest trochę tak, że pamiętamy Billa Paxtona i Helen Hunt. I, i, I wydaje mi się, że te postaci, które tutaj wykrywali Daisy Ridley, Daisy Ridley, Edgar Jones i, i, i Glenn Powell. A ta, ta Ridley to wszystko skąd się wzięło? <laughs> w Daisy, powiedziałem Daisy, padałem okay. Ridley, ale, ale z, Daisy, Daisy, Ridley, Scott. Daisy Ridley, Edgar Scott. I, i, I Glenn Powell. I wydaje mi się, że też jest, to jednak są powiedzieć o starciu nas z, z żywiołem. I w najlepszych opowieściach. Czy to będzie ponący Wieżowiec, czy to będzie Park Jurajski, czy to będzie e, nawet Armagedon, który ja bardzo akurat lubię, gdzie ma po prostu galerie superbarwnych postaci, to jest super ważne. Dobra, ja chciałam też porozmawiać o reżyserze, bo to chyba jego debiut w takim kinie katastroficznym i też chyba takie zaskoczenie po wcześniejszych Pominali. dziełach. Pominali. Tak, Pominali. Pominali. Właśnie, Właśnie. Dokładnie. Chociaż ten taki y, natura jest. Tutaj, tak to takie Lee widoczki. Isaac Chung tak, tak. no i nie wiem czy Minari jest w jakim stanie się dzieje Minari ale też jest prowincja też jest też są te krajobrazy też jest ta przestrzeń Bo to jest e... amerykański reżyser koreańskiego pochodzenia Lee Isaac Chung, Chung tak. e, to jest też taka dość, dość stary trend w Hollywood żeby właśnie sobie tych stranierów, którzy po pierwszym dobrym filmie <laughs> Odniosą sukces, tak jakby zatrudniać dalej do tych dużych projektów, i nagle ma, masz 100, 100 mhm. milionów dolarów, 150, 200, no i zobaczymy. Oczywiście tajemnicą Polishinela jest, że często jest tak, że drudzy reżyserzy czy drugie ekipy robią wszystkie te takie sekwencje akcji i tak dalej. Natomiast no, cały czas to jest film tego człowieka, w którym pewnie są jakieś zręby jego wrażliwości. I w ogóle tak, szukanie tak. ich jest frajdą chyba samą w sobie. Też. A wy te zręby wrażliwości znaleźliście? Jego w tym filmie? Tak no pewnie zupełnie w, pewnie w obrazie tych, tej społeczności Tak, w ogóle, w ogóle piękne nie? były te same te widoki, ta zieleń Oklahoma, do której nigdy nie pojadę. To jest jakby miejsce, do którego nie chcę już jechać, bo, bo jednak te, te tornada to nie jest coś, co bym chciała na swojej drodze spotkać. Ale fun fact, że reżyser jako dzieciak, jak się przeprowadził Prowadził do, Stan, do Stanów z Korei, to w wieku pięciu lat przeżył takie tornado, mm -hmm. I, i stąd ta fascynacja tematem została. No i domyślam się, że to może być takie mocne przeżycie, które gdzieś tam zostawia jakąś bliznę w naszych głowach. No to jest coś takiego. Widać taki jakby zakres jakiś tematyczny, który go predestynował pewnie do zrobienia tego filmu. No i pewnie rzemiosło, które oczywiście też się, też się przydaje. Mi się kojarzy taki przykład. Trochę podobny, czyli Chloe Zhao, nie, która zrobiła. E... Chloe Zhao zrobiła na początku Nomadland? E... No, a wcześniej, później... filmów, ale Nomadland. Nie? ten film, e potem e tak. Eternals dla. dla tak e... jest. Czyli ten, tą komiksową superprodukcję. I to jest też ciekawe, nie? że właśnie raczej chodziło o te szerokie plany, nie? o tych bohaterów w jakiejś takiej pustce przestrzeni, nie? że to, to są takie dwie rzeczy, które się powtarzają w tych filmach. I wydaje mi się, że to mogło być podobnie, nie? Mm -hmm. że ta prowincja jest na tyle wdzięcznym estetycznie też światem, że. Że to był po prostu właściwy reżyser do tej roboty. No i cóż, no był, nie? To jest dobrze wyreżyserowane. Dobra, a nie jest też tak, że Hollywood troszeczkę... Wiadomo, że były rodzynki pokroju Angalii, ale że Hollywood dopiero po latach odkryło tę nieco inną wrażliwość twórców azjatyckiego pochodzenia i dlatego angażuje ich częściej w takich rzeczy. To raz. A dwa, no jednak jest coś takiego, że no, Azja ma... Gigantyczną widownię. Jest coś takiego, że chyba jednak chce się pójść do kina, żeby zobaczyć, jak tam sobie nasz człowiek w Hollywood poradził. Pytanie. Nawet jeśli ten człowiek jest tak naprawdę częściowo pochodzenia amerykańskiego, a częściowo azjatyckiego. Też pewnie trzeba wejść w jakąś tam świadomość na miejscu, czy oni faktycznie mają, tak jak my, że jesteśmy dumni, że wszystko, czego ktoś w jednym procencie Polak zrobił, czy zupełnie szukają czegoś odmiennego. Znaczy ale na pewno w Azji jest duża zajawka też na blockbustery, to o tym świadczą wyniki tak, box-office'owe. Ale, ale to raczej nie jest promowany reżyserem, nie? że on jest na tyle, okej, okay, no to jest reżyser z sukcesami, ale chyba relatywnie na tyle mało znany, że raczej, raczej właśnie z kojarzeniem z, z Twister, mm -hmm. z pierwszym Twisterem, z, z takim kinem trochę jak Mad Max czy Top Gun, właśnie, właśnie trochę analogowym, raczej tym. Natomiast, nie wiem, no ja, ja nie jestem przekonany, że akurat to jest na tyle, na tyle długa praktyka w Hollywood, tego rodzaju angażę, że, że, że nie sądzę, natomiast no kto wie, nie? No ja tu chciałem, wiesz, wątek Ach, społeczny chciałem. trochę wrzucić do no, naszego rozmowy no. i tak dalej. Dobrze, dobrze, eee. Dobrze, dobrze, eee. To cały czas jest ciekawe, że on to zrobił, nie? Że właśnie, jak się patrzy właśnie na tych wszystkich ludzi, którzy gonią te tornada w tym filmie, na, to, Kurde, na tą taką tak. dynamikę tych, 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 tych... Bo to jest takie życia. amerykańskie na Maxa. Tak, a, a, a właśnie nie... A ale jednak... wiecie co? tutaj to zostało po pierwsze rzemiosło, widać jego i zostało to dobrze Rozpiekane od pierwszej do ostatniej minuty, bo ten film nie ma szczególnych przystojów i też kiedy wracaliśmy sobie z naszego pokazu, to ja sobie zdałem sprawę, że trudno było ten film zakończyć. No bo to nie jest tak, że prawda, przystojny Tyler sprawi, że już nigdy w Ameryce nie będzie, będzie tornat. Oczywiście, że będą tornada, kto wie, być może nawet będą tornada. W tym samym miejscu, w którym były na, nawet na pewno w tej będą historii. dalej. No myślę. tak, ale jednak, cała cały film ma strukturę takiego pojedynku, który prowadzi do ostatniego bossa, który jest oczywiście największy, najszersze, najbardziej mm -hmm. niebezpieczny Tornado, mało tego, ogniste Tornado, bo ono tam porywa chyba jakąś fabrykę chemikaliów i, i po prostu wszystko jeszcze płonie do tego. No i tym, tym takim celem jest zabicie Tornada dosłownie, tak. czyli, czyli dezintegrowanie go. W naukowy sposób i tak dalej. I mi się ta piękna głupotka podobała w filmie Twister. Oczywiście jest małe miasteczko w Oklahomie, ale na seansie Frankensteina, przed 100 lat musi być pełna fala. No bo na co chodzą ludzie w Oklahomie? No tylko na stare filmy do kina. Dobra, słuchajcie, to jeszcze może powiedzmy dosłownie w paru słowach: każde z nas, dlaczego nam się. Dlaczego nam się ten film podobał? I, I kurczę, czemu warto wejść w oko cyklonu jeszcze tego lata na dużym ekranie. I ja chyba, jakbym miał największy plusik postawić, to właśnie przy tych dwóch wilkach, które biją się w głowie głównej bohaterki ganej przez Daisy Edgar Jones, czyli no, tą taką jednak chęć założenia tych jeansów i kraciastej koszuli, i prawda, z okrzykiem na flagą. ustach tak i z wiatrem we włosach, rzucić się w niebezpieczną eskapadę w serce Tornada, ale z drugiej strony też czuję, że w tej bohaterce już. Mm, już bije trochę inny rytm serca i to jest rytm serca osoby, która chce być, yy, chce prowadzić ułożone życie w metropolii. No, no i oczywiście dla samej Daisy, która no, dla mnie się naprawdę bardzo mocno sprawdziła w tej kreacji. Ja myślę, że lubimy chodzić do kina na pięknych ludzi. Lubimy jak w trakcie sensu okazuje się nie tylko piękni, ale też mądrzy i odważni. Oprócz tego no, w każdym z nas siedzi taki mały człowiek demolka, który po prostu łaknie tego rodzaju wrażeń kinowych, więc myślę, że z tego powodu warto no, i jeśli, jeśli ktoś nosi w sercu miłość do, do pierwszego Twistera, o to nie trudno, bo to jest naprawdę dobre kino. To, to myślę, że sequel go nie rozczaruje. Dla girl z wszystkich, no tutaj mam <laughs> Glenn Powell jest totalnie hot w tym filmie. Daisy wspaniała. Można zażyć w te upalne dni trochę powiew takiego wiatru. Idealne w ogóle kino, by the way, w takie upalne dni. Nie ma nic lepszego niż kino. Jest więc... małe togna lata. Chłodne, miło i przyjemnie. Nie, no, jest to po prostu. Super kino, które się świetnie ogląda. Nie ma momentu nudy, dobrze zagrane. I, i też właśnie z tą nutką sentymentu do tego pierwszego filmu myślę, że. I pada w nim słowo, którego nie słyszeliście A, od tak. 15 lat. Nie my wszyscy po prostu spojrzeliśmy. Chyba, tak. że macie 60 i używacie go wobec swoich wnuków oczywiście. albo dzieci. E, jakie to jest słowo? E, tego nie zdradzimy. Ja nie, mówiłem. nie właśnie, ale ale zdradzimy tego. Kiedy usłyszycie, będziecie, będziecie wiedzieć. wiedzieć. Tak, e, nie zdradzimy tego i to jest kolejny magnes, żeby pójść do kina. <laughs> Michałem Walkiewiczem nasza plotwistowa ekipa sobie pogadała i o Twisters no, i dziękuję. o kinie katastroficznym i o Nightisach, bo o czym mielibyśmy e, też gadać. E, mm, łapmy zawsze. się w kinie. Dzięki serdecznie. Bye. Dzięki. This is Nuance.